Siema, po 2 miesiącach do gry Wiedźmin właśnie wyszła nowa aktualizacja i naprawiono naprawdę sporo błędów. W końcu dodano aktualizację na konsolę Nintendo Switch i dodano naprawdę masę FPS-ów dla ludzi z gorszymi procesorami. Klasycznie, jak to robiliśmy z każdą aktualizacją po Next Genie, przyjrzymy się, co nowego Redzi nam tam zmajstrowali. W nowej aktualizacji 4.04. Zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie i wpadnijcie na Giga, szefowy wiedźmiński Discord. Wielka rydania. A my zaczynajmy. Na początek dobre informacje dla wszystkich posiadających Wiedźmina na Nintendo, czyli tych całych 4 osób w Polsce. Po 8 miesiącach każdy posiadający Switcha będzie mógł się teraz cieszyć nowościami z gry Wiedźmin, m.in. pancerzami, nową kartą płotki, czy zupełnie nowym questem, który został dodany wraz z tą aktualizacją. Jeżeli posiadasz Nintendo i zastanawiasz się, gdzie znajdziesz te nowe pancerze, kartę czy quest, odsyłam cię do tych filmów. Każdy z nich omawiał nowości, jakie wyszły 8 miesięcy temu na konsole i pecety, a teraz też na Switcha. Zmiany, jakie czekają Nintendowców? Nawet nie wiem, jak tych agentów tam nazywać. Zmiany ułatwiające rozgrywkę na Nintendo Switch. Dodano opcję szybkiego rzucania znaków. Można rzucać znaki bez konieczności otwierania menu kołowego. Dostosowano minimalną wysokość dla obrażeń od upadku. Geralt nie ginie teraz, jak skoczy z wiaderka, jak to miało miejsce przed aktualizacją Next Gen. Kiedy zbieramy zioła, nie będzie pojawiać nam się teraz okienko, jak przy przykładowo zabieraniu czegoś ze skrzyni. Po prostu teraz Geralt będzie przychodzić i zabierać zioła bezpośrednio do eku. Dodano opcje, które dynamicznie ukrywają minimapę i cele zadań. Gdy nie trwa walka lub gdy gracz nie korzysta z wiedźmińskich zmysłów. Dodano opcję wolnego marszu na kontrolerze. Geralt będzie szedł wolniej po delikatnym przesunięciu lewej gałki do przodu, tak jak ma to miejsce na każdym innym padzie. Dodano alternatywny tryb sprintu na kontrolerze. Geralt zacznie biec po wciśnięciu lewej gałki, tak samo jak ma to miejsce na każdym innym padzie. Dodano opcję, dzięki której odwrócenie kamery nie będzie miało wpływu na namierzanie celu. Ulepszono menu kołowe, dzięki czemu bomby i bełty oraz inne przedmioty można teraz automatycznie przełączać bez otwierania ekwipunku. Dodano opcję skalowania rozmiaru czcionki napisów, rozmów NPC-ów i wyborów dialogowych. Wprowadzono pomniejsze poprawki, ulepszenia i zmiany ułatwiające rozgrywkę, w tym kilka sekretów do odkrycia przez graczy. Proszę bardzo, nawet wam easter egga po 8 miesiącach dodali. Polecam Sekret z Bastionu i 2 odcinki, jakie o tym nagrałem. Dodano opcję zmieniania eliksirów i nakładania olejów z poziomu kołowego menu. Dodano opcję automatycznego stosowania olejów w walce. Dodano nowy domyślny filtr mapy, który ukrywa niektóre ikony, takie jak znaki zapytania czy ikony łodzi, aby zwiększyć przejrzystość mapy. Możliwe, że większość tych rzeczy nie będzie domyślnie po aktualizacji ustawione, także jeżeli macie Switcha, wejdźcie sobie w ustawienia i tam potestujcie, jakie macie nowości. Dodano mod Full Combat Rebalance 3, który zawierał zmiany w balansie, poprawki związane z rozgrywką. Mocna zbroja przed aktualizacją, możliwe, że teraz tak mocna nie będzie. Gdybyście zastanawiali się, czemu od teraz tak często giniecie, warto sprawdzić jeszcze raz statystyki. Rynsztunek Szkoły Wilka. Naprawiono błąd, w wyniku którego nie można było otworzyć skrzyni wieży sygnałowej. Z Dalekiego Ofiru naprawiono błąd, w wyniku którego w skrzyni znajdującej się w kryjówce bandytów mogło zabraknąć schematu. Naprawiono błąd, w wyniku którego Geralt nie mógł porozmawiać z kowalem lub przekazać mu listu. Echa przeszłości naprawiono błąd, w wyniku którego po pokonaniu mglaków zadanie się zawieszało, uniemożliwiając rozmowę z Yennefer. Naprawiono błąd, w wyniku którego zadanie nie mogło zostać zaliczone, jeżeli podczas eksplorowania gracz zniszczył gniazda potworów wymagane do zadania. Naprawiono błąd, w wyniku którego arcymistrzowski rynsztunek wilka z Kermoren nie wymagał mistrzowskich przedmiotów. Jeżeli którykolwiek z tych błędów uniemożliwił ci zdobycie jakiegoś rynsztunku lub wykonanie jakiejś misji pobocznej, warto zalogować się jeszcze raz i spróbować ją przejść. Przynajmniej na Switchu nie zepsuli misji głównej, że nie mogłeś iść w fabule przez 2 miesiące dalej. Ale nie mówmy jeszcze hop, zanim tutaj nie powiemy hip, bo na 100% na Switchu jeszcze dostaniecie jakiś hotfix czy aktualizację. Bo na bank te pierwsze aktualizacje zawsze u nich powodują więcej szkód niż dobrego, ale ostatecznie w sumie no zawsze to naprawiają. No ale spodziewajcie się najbliższych aktualizacji. Na Nintendo dodano również zapis w chmurze, co sprawia, że od teraz kontynuować zaczętą rozgrywkę na Nintendo będziesz mógł na PC-cie czy innej konsoli. A skoro o konsolach mowa,
Naprawiono błąd, który powodował, że niektóre fryzury, z dodatku zestaw brud i fryzur, przenikały przez nilfgaardzki hełm. Naprawiono błędy z migającymi teksturami, które pojawiały się podczas rozgrywki w Gwinta. Nie no, żeby tak gwincika tu zepsuć. Naprawiono błąd, który powodował, że na konsolach poprzedniej generacji rozmowa z Keirą czasami się nie aktywowała w misji Mysia Wieża. Naprawiono usterki graficzne z modelem Jaskra w misji Kabaret. Naprawiono błąd, w wyniku którego podczas wykonywania zadań Ostatnie Życzenie oraz po omacku gra mogła się zawieszać na PlayStation 5. Poprawiono stabilność gry podczas wczytywania plików oraz naprawiono błąd, który sprawił, że przy włączonej funkcji postępów międzyplatformowych statusy zapisów w chmurze widoczne w interfejsie nie aktualizowały się poprawnie na Xboxie. Pecety. Naprawiono błąd, w wyniku którego osiągnięcia na GOG-u odblokowywały się w podstawowej wersji gry zamiast w edycji kompletnej. Maksymalna liczba klatek na sekundę będzie teraz poprawnie obliczana przy włączonej opcji generowania klatek DLS. Naprawiono błąd, w wyniku którego w niektórych przypadkach włosy postaci mogły być zbyt jasne przy włączonym ray tracingu. Bestia z białego sadu. Naprawiono błąd, w wyniku którego wczytywanie niektórych zapisów z punktów kontrolnych w misji Bestia z białego sadu mogło powodować zawieszanie się gry. To jest mój ulubiony błąd. Naprawiono błąd, który sprawił, że gra uruchamiała się bez Red Launchera i otwierała kartę w przeglądarce z prośbą na korzystanie z Cyberpunka 2077 za pośrednictwem Epic Games. Co to w ogóle jest za błąd? Odpalasz sobie wieśka, a tam pozwolenie na przeglądarce na to, żeby Epic odpalał Cyberpunka. O co chodzi w ogóle? Naprawiono błąd, który powodował wyświetlanie drugiego kursora o wysokiej czułości w menu głównym, gdy opcja sprzętowy kursor była wyłączona. Efekty wizualne. Naprawiono błąd, który powodował, że mgła mogła wyglądać jak wygenerowana w 2D. Naprawiono błąd, w wyniku którego przy włączonym ray tracingu odbicie nieba na tafli wody mogło być wybrakowane w miejscach takich jak Biały Sad, Belen czy Toussaint. Kolizja z trawą teraz działa poprawnie i dodano opcję kalibracji HDR. Naprawiono błąd, w wyniku którego góry w Kermore nagle mogły znikać, a w misji dorwać juniora usunięto niepotrzebny zbiornik wodny z oksenfurskich kanałów. Naprawiono błąd, który powodował zacinanie się ekranu ładowania, gdy ray tracing był włączony. Zadania i rozgrywka. Dodano opcję zmieniania eliksirów i nakładania olejów z poziomu kołowego menu. Naprawiono błąd, w wyniku którego zdrowie Geralta gwałtownie spadało podczas nurkowania i naprawiono błąd, w wyniku którego opuszczenie obszaru misji i powrócenie mogło powodować, że Lambert stał w wodzie zamiast siedzieć na łódce w misji Ostatnia Próba. Ostatnio właśnie dużo przechodziłem tą misję, no i akurat ja osobiście na ten błąd się nie natknąłem. W ogóle to ja się nie natknąłem na żadne błędy tutaj. Tak szczerze mówiąc, aktualizacja 4.03 była naprawdę niezłą aktualizacją. Jeżeli chodzi o stabilność gry i jej klatki, ja nie odczułem większych zmian, a to dlatego, że Wiedźmin mi w ogóle nie działa. Ale ludzie ze słabszymi procesorami piszą, że potrafi być klatek nawet o 20 czy 30% więcej w niektórych lokalizacjach. To jest absolutnie gigantycznym wynikiem. Komputery z dobrą kartą graficzną również odczują zmianę, gdzie przykładowo na takiej 3070 tych FPS-ów grając na ray tracingu otrzymamy nawet po 5 czy 10 więcej. Dla niektórych będzie to idealne do tego, by te klatki nie spadały już poniżej 60 i faktycznie cały czas utrzymywały się powyżej 60. Od samego początku klatki te wzrosły o naprawdę sporo i widać, że kolejne patche naprawiają nie tylko błędy, jakie powstały przy aktualizacji Next Gen, ale też tą samą aktualizację optymalizują. Na PlayStation 4 klatki te spadają nawet do 23 FPS-ów w lokalizacjach takich jak Nowigrad, jednak generalnie miasta i tereny leśne powinny utrzymywać stałe 30 klatek. Xbox Series X Quality Mod. 30 stałych klatek i to naprawdę stałych klatek na ustawieniach Quality. Na ustawieniach performance w miejscach takich jak Nowigrad potrafią one spaść do 55, jednak wszędzie indziej utrzymują się na 60. W przypadku konsoli Xbox Series X sytuacja wygląda tak samo jak przy Series S. PlayStation 5 wydaje sobie radzić lepiej i w miejscach takich jak Nowigrad klatki potrafią spaść, ale tylko o 3 przy ustawieniach performance i oczywiście tylko na chwilę. Sam patch wydaje się mieć dobre odczucia społeczności i w przeciwieństwie do poprzednich wydaje się, że nie ma jakichś wiele negatywnych komentarzy. Aczkolwiek tak samo jak w moim przypadku, niektórzy pisali, że w ogóle gry nie mogą uruchomić. Mam problem ze skryptami, nawet po odinstalowaniu wszystkich modów. Nie wiem, czy sam reinstall gry pomoże,
Całkiem możliwe, że jeżeli też używasz jakieś mody, konieczne będzie albo sprawdzenie plików gry na Steamie, bo przykładowo w moim przypadku aż 176 plików zostało źle zainstalowanych, albo po prostu reinstal całej gry. Zostawcie subskrypcję, jeżeli lubicie Wiedźmina, o tej grze znajdziecie tu całkiem sporo kontentu i wpadnijcie na giga szefowy wiedźmiński Discord. A my klasycznie widzimy się w następnym. Do zobaczenia. Yo.